大興奮となるであろう今シーズンイベント一発目のレースです。いろんな噂や推測にも今日こそ決着がつきます。今年の F1 世界選手権第一戦がいよいよ始まります。ではレース前にドライバーのグリッド順を確認しましょう。ポールポジションについたのはバルテリ・ボッタス、その横にはルイス・ハミルトン。残りのグリッドに移りましょう。フェルスタッペン、リカルド、セルジオ・ペレス、ワン、ルクレール、ガスリー、フェルナンド・アロンソ、セバスチャン・ベッテル、サインツ、オコン、ランス・ストロール、ジョビナッツィ、ノリス、ラッセル、ニコラス・ラティフィ、キミ・ライコネン、ミック・シューマッハ、そしてニキータ・マゼピン。さあいよいよ開始時刻、トラックの方へ移りましょう。Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, kłaniam się nisko, witam i zapraszam na kolejny sezon Formuły 1. Kondiana zbrodniarz w bolidzie McLarena. Była długa przerwa, dłuższa nawet, odbyta dłuższa przerwa przez Kondianę niż prawdziwi kierowcy F1 odbywali swoją przerwę. Nie planowałem tego, ale dużo się wydarzyło w międzyczasie i po prostu tak jakoś wyszło. A już byłem jakby tak trochę nakręcony po tym, jak przejechałem sobie kilka wyścigów pod rząd w ramach jednego materiału kończącego, wieńczącego sezon kariery. Udało się ten sezon kariery zakończyć, bo przy F1 2020 ta kariera zeszła na boczny tor i skupiałem się tylko na My Team i ostatecznie no, tam w Alfa Tauri nie powojowaliśmy za dużo. Ale tu jesteśmy z powrotem i jesteśmy w najlepszym doborowym składzie w McLarenie, ponieważ to jest Daniel i Kondiana. Oczywiście po zmianach regulaminowych, pamiętacie, że Kondianie niezbyt dobrze się współpracowało z Astonem. No a teraz jest w pomarańczowym bolidzie, pomarańczowo-niebieskim, znowu za towarzysza Daniela mamy, także sorry za to, że ciągle Daniel, dookoła wszędzie Daniel, ale ja lubię Daniela. O majstry. I też pragnę podziękować za słowa wsparcia i otwarcie się troszeczkę razem ze mną po ostatnich przebojach. Kto wie o co chodzi, ten wie o co chodzi. Nie chcę się na tym skupiać mimo wszystko. Ja potrafię w miarę dobrze się, że tak powiem, wyłączyć i przestawić na tryb nagrywania, streamowania i nie myśleć o tym za dużo. Także po prostu powiem tylko tyle, że bardzo serdecznie dziękuję i jakbyśmy chcieli o tym jeszcze kiedyś porozmawiać i wymienić się doświadczeniami, to myślę, że lepszą porą, lepszą opcją będą streamy, jakieś późne dla tych najbardziej wytrwałych, gdzie można porozmawiać troszeczkę szczerzej. Nie mówię, że się nie wydarzą ponownie takie epizody, ale w razie czego będziemy na pewno rozmawiać i postaram się ostrzec przed czymś takim wcześniej, dać po prostu znać, co się dzieje. Ale okej, zostawmy to, skupmy się na Kondianie, która wróciła do jazdy. No, powiem szczerze, że jazda w F1 od Codemasters to jest jak z jazdą na rowerze, tego się nie zapominał. Po tej przerwie kilkumiesięcznej, jakby nie patrzeć, wsiadłem za stery po raz pierwszy i w zasadzie nie potrzebowałem jakiegoś dużego treningu. Mamy zmieniony kask, nie wiem czy zobaczycie go dzisiaj, jakaś tam drobna szansa na podium jest, ale może być jednak mimo wszystko dosyć ciężko pokonać teammate'a i wbić się. No, walczymy z Red Bullami. Przez te wszystkie zmiany regulaminowe tak się złożyło, że McLaren jest chyba trzecią siłą w stawce za Mercedesami i Red Bullami. Zobaczymy jeszcze, jak dalej się sezon ułoży. I też w stawce jest namieszane, kierowcy się kompletnie nic nie zgadza względem tego, co będziemy za chwilę oglądać w naszych telewizorach, na naszych telewizorach. O tym może za moment, ponieważ będziemy startować do naszego pierwszego inauguracyjnego wyścigu. Lights out and away we go! To oczywiście nie będzie jakiś rewelacyjny start Kondiany, duży wheel spin, ale może uda się odzyskać te pozycje, albo przynajmniej spróbować nie stracić ich już na samym starcie. Zatrzymamy się na wewnętrznej, podtrzymamy tą wewnętrzną, wywieziemy, postaramy się wywieźć towarzysza po lewej i wróciliśmy na pozycję szóstą. Okej, jest dobrze. Ricciardo się broni przed Perezem, jest w kanapce Red Bullowskiej. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale postaramy się trzymać się jak rzep psiego kutasa za Perezem i nie pozwolić za bardzo atakować Ricardo, no bo no wiecie, kwalifikacje.
Tempo kwalifikacyjne u Kondiany się nie poprawiło, więc zawsze będziemy troszeczkę w tyle. Ale później w wyścigu postaramy się to oczywiście nadrobić. Jeszcze Bahrain na dobry początek. Ja lubię osobiście nitkę tego toru. Nawet się fajnie złożyło, bo przecież za chwilę prawdziwa Formuła 1 też tu będzie śmigać. Już zresztą śmigała na testach, o których sobie też pogadamy. Ale są niektóre zakręty bardzo nieleżące mi. I muszę przyznać, że tak Kondiana myśli coraz bardziej o tej emeryturze i całkiem możliwe, że to będzie jej ostatni sezon. Potem ktoś wskoczy w jej miejsce, jakiś potomek albo po prostu jakiś dobry zastępca. Może Quasimodo dostanie szansę, bo został wyjedzony przez Bożydara. Więc może i on dostanie szansę. Ale okej, testy. Wy wiecie wszystko o testach, ja też tam co nieco wiem o testach. Nowe bolidy, ja jestem mega podekscytowany i podjarany, żeby zobaczyć je w akcji wyścigowej, a nie tylko takiej symulacji i różnych próbach ścigania się podczas testów. Także już w takim normalnym scenariuszu chciałbym je ujrzeć, ale co ciekawe, kierowcy chyba nie są zbytnio zadowoleni. Ja się tego obawiałem trochę, bo było dużo dyskusji przed sezonem o tym limicie wagowym, że te bolidy są coraz cięższe. To nawet nasz poczciwy Robert zwracał na to uwagę, że coraz większe taczki się robią, coraz cięższe taczki, nie ma takiej przyjemności z jazdy. Vettel porównał do jazdy cysterną w niektórych zakrętach, tych najwolniejszych. Alonso również niepochlebnie się wypowiadał na temat tych bolidów. Fakt faktem, wyglądają spektakularnie, ale budzi obawy to, że są właśnie coraz bardziej... są coraz cięższe, ślamazarne. Jedyna nadzieja w tym, że faktycznie to wyprzedzanie się poprawi. Już takie pierwsze wskazówki od kierowców sugerują, że może faktycznie pod tym względem, w tym aspekcie się coś zmieni na lepsze. Ale trzeba by było myśleć nad tym, żeby te bolidy w przyszłych sezonach troszeczkę odchudzić. Okej, Kondiana jest troszeczkę too far behind, żeby spróbować ataku, ale to był dobry trzeci sektor. Myślę, że właśnie trzeba sobie zachowywać dużo baterii na ostatni sektor. Teraz się troszkę podholujemy DRS-em. Niepokoi mnie performance McLarena nie tutaj, tylko w prawdziwym świecie, bo pod Barceloną wyglądało to zacnie, a w Bahrajnie już dużo gorzej. Problemy z hamulcami, jeszcze Ricciardo zdiagnozowany z COVID-em. Także problematyczna sesja. Problematyczne sesje dla McLarena, który wydawać by się mogło, teraz prawie wjechałem Perezowi w dupsko, wydawać by się mogło, będzie taką trzecią siłą może w stawce, trzecią, czwartą, gdzieś tam właśnie w okolicach Ferrari. Ale po Bahrajnie może być bardzo ciężko i ten pierwszy wyścig również bardzo problematyczny może być dla tej stajni, jeżeli nie uporają się z przegrzewaniem przednich hamulców. No szkoda. Może też się okazać, że konstrukcja McLarena, bolid McLarena będzie troszeczkę przypominać bolid Mercedesa z 2013. No pamiętam, że w tamtym sezonie w niektórych wyścigach to była rakieta, a w niektórych wyścigach to była straszna taczka, której nie dało się okiełznać. Chociaż tam w dużej mierze problemy wynikały z opon. Tutaj może będą problemy wynikać z hamulców. Ricciardo atakuje Verstappena i to się może udać. Proszę bardzo, zemsta za poprzednie sezony, gdzie Ricciardo się tuło, no to Kondiana musi też stanąć na wysokości zadania i spróbować wyprzedzić. Tym bardziej, że oni się teraz leją między sobą, więc będą tracić czas. Myślę, że w tym odcinku, w tym materiale nie chcę się jakoś mocno pochylać nad wyglądem bolidów i recenzowaniem, jak wyglądają, ale o tym może za moment. Bo widzicie, co się dzieje przede mną tutaj. Jak jakoś sprytnie to rozegramy, IQ 200 zrobimy, jest szansa smyrnąć obu. Jak oni się nie dogadają między sobą, kto ma jechać przodem. Verstappen szeroko, ależ błąd! Wielbłąd, Jezus Maria! Ale wykorzystamy to, mimo tego, że ja też popełniłem wielbłąda. I mało tego, jeszcze się podholujemy za Perezem. Ależ się dzieje tam pewnie. Crofty wydziera się. Niszczy swoje struny głosowe, patrząc na to, co wyprawiają kierowcy.
No jest nadzieja, jeżeli dobrze przejedziemy ostatnie dwa zakręty, Perez również powinien się poddać. Ile mamy tej bateryjki? Mało! To nie my team. Tutaj Airsu ciągle brakuje. Nad tym też musimy popracować. Wydać punkty, ale Kondiana very close. Chyba wykorzystamy cały ładunek, żeby zaatakować Perezisko. No i będzie atak Kondiany. Po zewniaku spróbujemy. Jeszcze trochę szerzej polecimy, wywieziemy Pereza i będziemy z przodu. Nawet z DRS-em. Teraz będzie ciężej się bronić i ruszyć w pogoń za Ricciardo, ale... Wydaje mi się, że plan minimum spełniony na ten moment. Dobrze by było, żeby mechanicy... Nie wiem, jak mechanicy McLarena będą pracować. W Astonie było różnie. To nie to samo, co Farfocel. Farfocel był pod tym względem niedościgniony. Tam kręciliśmy czasami 1.8. W garażach. Ale okej, myślę, że teraz możemy na chwilę się pochylić właśnie nad testami i tym, jak bolidy się prezentują. No oczywiście nie będę... Nie muszę wspominać o sidepodach, bo każdy zespół ma jakby swoją filozofię, jak zaprojektował te boczne części, boczne sekcje bolidów. Bardziej się chcę skupić na kolorystyce i pod tym względem wydaje mi się, że najbardziej podoba mi się bolid Ferrari. Ale Kondaci, przecież bolid Ferrari jest czerwony, jak zawsze zresztą. Mi się wydaje, że ten kolor czerwony jest taki troszeczkę inny czerwony niż był czerwony wcześniej czerwony. Taki bardziej zadziorny. W ogóle sama konstrukcja sprawia wrażenie bardzo, 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 bardzo agresywnej. Dlatego Ferrari mi się chyba podoba najbardziej. Spośród wszystkich bolidów. I kolorystycznie, i konstrukcyjnie. McLaren też jest spoko. Ale ja pod względem oceniania McLarena tutaj absolutnie nie ufajcie mi, bo nie będę obiektywny. Będziemy zjeżdżać na tym okrążeniu. Perez próbował. Być może faktycznie to jest dobry moment, bo zużywamy te oponki pewnie mocniej niż Rick. Ponad 50% powinno być zużycie po zakończeniu tego okrążenia, także... Zaraz się tam zameldujemy. McLaren tymi barwami troszkę chciał nawiązać do tych... z Monaco. Do słynnego Gulfa, ale moim zdaniem tak średnio to wyszło. Tak by chcieli, a nie mogli. Do końca. Stop, na pierwszy rzut oka były ok, ale na drugi, trzeci rzut oka już można powiedzieć, że bardzo zachowawczo wygląda ten samochód. Właśnie brakuje tej... Widzicie, jak dużo może dać kolor i odpowiedni kształt? Dla mnie od razu gołym okiem było widać, który bolid wygląda bardziej agresywnie i któremu może bardziej zależeć na tym, żeby odnosić sukcesy i zdobywać zwycięstwa. Ciekawie w obozie Mercedesa, bo oni się chyba troszeczkę pogubili. Jest jeszcze ten zajebisty efekt podskakiwania, z którym mierzą się teraz kierowcy. To mi trochę przypomina jazdę na koniu, galopującym koniu, tam jeździec czy tam jockey podskakuje na koniu. O Jezu, fatalny pit stop. Mam nadzieję, że nic nie straciliśmy. O, przeniknąłem przez kogoś. Tak ci kierowcy podskakują. Podejrzewam, że to nie jest dla nich zbyt przyjemne mimo wszystko. Się dziwię, że nikt się jeszcze nie pożygał. Okej, czy wyhamujemy? Troszeczkę najechaliśmy na te kawałki gumy. Ale wygląda to całkiem nieźle. W ogóle jakiś ten wyścig taki dosyć... Nie jest mega interesujący, ale też nie jest mega nudny i Kondiana jakby jej się znowu chciało. Ale mimo wszystko, jeżeli by starczyło nam czasu przed premierą F1 2022, to chyba nie kolejny sezon tu, tylko może jakaś karierka na F1 2017, 12 lub 10. To są chyba trzy moje ulubione odsłony. Albo w ogóle przelecieć. Nieźle to brzmi. Przewertować wszystkie poprzednie odsłony F1 i tam spróbować przejechać po kilka wyścigów albo szybki sezon na streamie. Bo ja tak troszkę chciałbym skręcić w kierunku Twitcha, ale to jest na wczesnym etapie. Rozmowy, że tak powiem, trwają. Jeszcze zobaczymy. Co nie zmienia faktu, że nawet jeśli bym gdzieś tam skoczył w bok na Twitcha, to nie odpuściłbym YouTube'a. Absolutnie nie. Ja lubię, jak tu się coś dzieje. Okej, Daniel w boksie.
Z wielkich newsów oczywiście Kevin Gnussmassen wraca do stawki. Każdy kierowca, którego fajnie można przerobić nazwisko, wracający do stawki, to win in my book, dlatego bardzo się cieszę z powrotu Kevina. Okej, jest Daniel i to było dobre okrążenie Kondiany. Ledwo się udało Australijczykowi i jego mechanikom pokryć szarże. No gdyby nie ten kiepski pit stop i lekkie zblokowanko, to może nawet bylibyśmy w stanie go wyprzedzić, a tak na razie pozycja piąta. Ktoś tam jeszcze musi zjechać. Nie przeuważyłem, na jakich oponkach startowały Mercedesy, bo jeżeli oni startowali na medach... No nie, to później może być bardzo ciężko przetrwać ich szarże, ale ktoś tam jeszcze blokuje z Alfy. Lando Norris możliwe, że został. No bo wygryźliśmy. Kondiana wygryzła Lando Norrisa z McLarena. Ale ja się bardzo cieszę, wracając. Ja się bardzo cieszę, że Duńczyk wraca. Że akurat Haas na niego postawił, bo szczerze powiedziawszy, Fittipaldi to nie ziębił ani nie grzał. Mazepin to już sobie raczej nie pojeździ w obecnej sytuacji. No podziało się w tej Formule 1. Mimo tego, że to były tylko testy. Ale jestem mega podekscytowany nadchodzącym sezonem. I ja mam... To oczywiście były tylko testy, nie oszukiwali, inni pokazywali trochę lepszą formę. Ale mimo tego, jak rozbieżne było podejście do konstrukcji, to mam wrażenie, że nie będzie chyba takiego rozstrzału w tempie wyścigowym, jak był... Przypomnijcie sobie, co się działo w pierwszym wyścigu w Australii w 2014, jak weszliśmy do ery hybrydowej. Jaka tam była rzeź. Nie pamiętam, ile osób skończyło wyścig. Chyba 12 kierowców, no ledwo połowa stawki. To był koszmarny sezon ogólnie. A ten zapowiada się ekscytująco. A jeśli Mercedes przeszarżował z tymi nowościami, innowacyjnością swojego bolidu, to może być bardzo ciekawie, no bo Ferrari prezentuje się naprawdę dobrze. McLaren prezentował się dobrze w Barcelonie. Ktoś tam jeszcze prezentuje się... Red Bull wydaje się być ok, ale... Alpine. To jest ciekawa sprawa. Bo od samego początku Alonso mówił o tym, że... Ten bolid nie wydaje się zbyt dobry. I nie przepracowali mechanicy oraz cały zespół dobrze tego okresu. Tam było dużo zamieszania, perturbacji w środku. Farfocel kiedyś też takie miał i musiał nadrabiać. I udało się nadrobić, ale w przypadku Alpina może być dużo gorzej. Widzicie, Cyril nie był taki straszny. Trzeba było go trzymać. Trzeba było go zostawić na stanowisku. Mógł się dalej droczyć z Hornerem. Dalej mogli się panowie nawzajem irytować. Bo Renówka łapała formę. Wiatr w żagle. A z tego, co udało mi się przeczytać, to tam jest walka o władzę generalnie w zespole, a jak jest walka o władzę, to każdy ma inną wizję i pewnie jeden drugiemu się wpierdalał. I dlatego nie mogli dojść do porozumienia i teraz w ogóle jeszcze sponsor BWT. A ten Alpine już nie wygląda jak Alpine, tylko wygląda jak Racing Point. Wszędzie się wpierdzieli te BWT z tym różowym kolorem. Co się kiedyś doceniałem, tak? Ale... Przez ich wymóg kolorystyczny to te zespoły tracą tożsamość, no bo Alpine wyglądał całkiem zacnie w poprzednim sezonie, a teraz mają jeszcze te specjalne malowanie, ale zobaczymy, jak będzie wyglądać niespecjalne malowanie z mniejszą ilością różu, no to nie pasuje do tego niebieskiego. Szkoda, że nie zostali, to chyba były jakieś malowania testowe w jednym z sezonów, gdzie kolorystyka Renault była odwrócona. I zamiast żółto-czarny był czarno-żółty. A fakt, nie mam baterii. Mogli zostać przy tym. No ale my sobie jeszcze o tych testach i w ogóle o wyścigach pogadamy przy kolejnej okazji, bo
może przygotuję też jakieś graficzki, zrobimy sobie jakąś recenzję, jak oceniamy poszczególne bolidy pod względem wyglądu. A teraz pójdziemy troszeczkę w off-top. Udało mi się zagrać nowego Grida, bo miał premierę. Ktoś może nie wiedzieć, ktoś mógł przespać. Grid miał nowy Grid miał premierę, Grid Legends, ale został przećmiony przez Elden Ringa. Wszystko zostało przećmione przez Elden Ringa. Ja na razie zwlekam, ale no zwlekam. Chcąc nie chcąc musiałem trochę pozwlekać i uspokoić sytuację. Dalej nie jest kolorowo, ale jak mówiłem, jestem w stanie jakoś to wyciszyć w sobie na parę godzin, więc streamy. Ja nigdy nie grałem w żadną Souls-o podobną grę, więc myślę, że mogłoby być troszeczkę zabawnie na tym streamie, albo nerwowo. Ja się dosyć szybko denerwuję. Także, no zobaczymy. W każdym razie nowy Grid. I tu znowu mam zagadkę i zagwostkę. Ta gra, mimo tego, że działa ciągle na stareńkim silniku Ego, autorskim, codemastersowskim, wygląda lepiej niż F1. Gdzie tkwi ten cały diabeł? Nie, to nie jest to powiedzenie, bo to diabeł tkwi w szczegółach. Nieważne. Coś jest na rzeczy, że te gry inne wyglądają lepiej niż F1. Samo F1 też nie ma czego się wstydzić, bo chociażby gry od studia Milestone wyglądają dużo bardziej plastikowo. Ale, no w mojej opinii przynajmniej. Ale skoro Codemasters potrafi wydusić z tego silnika więcej, to dlaczego nie są w stanie tego przełożyć na Formułę 1? Tamte tory w nowym Gridzie wyglądają świetnie, ślicznie. Bardzo malowniczo. I właśnie szkoda, że Formuła 1 nie jest w stanie dorównać pod względem wizualnym. Ale z drugiej strony Grid za to się troszeczkę powzorował na tym, jak menu główne jest skonstruowane w F1. Czyli przeklikiwanie się przez pierdyliard zakładek. Pierwsze wrażenie odpalenia Grida jest koszmarne. Jak ja zobaczyłem, jak nasrane jest w tym menu. Pamiętacie, jak wyglądało menu w Gridzie Autosporcie? Wszystko elegancko, klarownie, przejrzyście, minimalistycznie. Super. Fajna muzyczka przegrywała w tle. Można było się łatwiutko połapać we wszystkim. A Grid Legends, tak naprawdę gówno na gównie, jeszcze jedna warstwa gówna na to, żeby wejść w opcję trzeba się przeklikać 500 razy, żeby znaleźć odpowiednią, interesującą nas opcję w opcjach. No słynne kafelki, których ja po prostu nie cierpię, nie dzierżę, normalnie gorzej niż w Forcy, da się gorzej niż w Forcy. No i też ten Grid dodał ten tryb fabularny, który jest ok, ale nieporównywalnie lepszy miała na przykład Toka. O, tutaj mogłem się poślizgnąć, ale wyratowana sytuacja. Kariera strasznie nudna. Brak tego zarządzania zespołem, podpisywania umów sponsorskich. To zawsze mnie motywowało do grania w Grida. To sprawiło, że pierwszy Grid był dla mnie legendarną grą. Właśnie to zarządzanie zespołem, podpisywanie umów, przyklejanie sponsorów. Tak jakby, nie wiem, Codemasters nie pamiętało, co sprawiało, że Grid był świetny. Dodali tam jakieś drzewko umiejętności, że można rozwijać zespół, że lepsze wypłaty dostajemy, albo że można lepiej dowodzić teammate'em. On się bardziej słucha, ale to ciągle nie jest to. Także jeszcze za sprawą tego, że gra się za bardzo nie broni, chociaż model jazdy wydaje mi się jest przyjemniejszy niż w Gridzie Reboocie 2019, więc są jakieś progresy, ale gra się nie broni i mało tego, jeszcze została wypuszczona w gorącym okresie wiosennym, gdzie dużo premier, w szczególności Elden Ring pożarł wszystkie, no to będziemy jeszcze mieli ciekawość. To na kartach historii raczej się nowy Grid nie zapisze. A jeszcze muszę wspomnieć a propos tego, co robimy aktualnie, czyli jedziemy Grand Prix Bahrainu, że bolid McLarena też ma dosyć nerwowy tył, ale w inny sposób nerwowy niż Aston Martin. Aston Martin był szarpany, a McLaren ma taki pływający. Takie mam czasami wrażenie, jakby miało mnie uślizgnąć już bez możliwości skontrowania. Ale z drugiej strony wydaje się domyślnie bez grzebania w setupie dużo bardziej skrętny
niż Aston. Okej, muszę się bronić. Ale tanio skóry nie sprzedamy. Jak tu Verstappen zaatakował, to powinien troszkę stracić. No i my tu gadu, wyścig się kończy i dobra inauguracja moim zdaniem, majstry, dla McLarena, bo Red Bull będzie pokonany przez obu driverów. Ups. Ricardo prezentował lepsze tempo w tym wyścigu, ale nie jakoś zabójczo lepsze. Odjechał nam na 4 sekundy. Także mieliśmy go cały czas w zasięgu wzroku. No i będzie świętowanie. Może nie tak jak na Moncy. Może tak wiwatować Zak Brown nie będzie, ale to jest dobry prognostyk na dalsze wyścigi, na dalszą część sezonu. Obaj kierowcy McLarena awansowali. Proszę, to jest mój kask. Trochę przypomina takiego Chupa Chupsa, mam wrażenie. Obaj kierowcy McLarena awansowali i... jest gicik. Anthony, 圧勝でしたね. 何が決め手だったんでしょうか? Nie będzie zbliżenia jeszcze na kask, bo nam pokażą pierwszą trójkę oczywiście, ale wracamy do F1, wracamy do ścigania. Nie wiem z jaką regularnością ja będę odcinki wrzucać, ale postaram się w miarę regularnie. Tylko muszę być ostrożny z tymi obietnicami, bo wiecie, rozumiecie, co się dzieje. Dobrze, pucharki wręczone. Ricardo na podium. On też będzie mieć podgórkę jeszcze przez to, że nie mógł więcej kilometrażu nabić nowym bolidem McLarena. No to... jedna wielka niewiadoma. Oby wyścig dowiózł. Ten pierwszy. Prawdziwy wyścig. Podium SRAS. Jakieś zaskoczenia? Myślałem, że Ferrari po pierwszych treningach będzie mocniejsze tutaj w naszym sezonie, ale najwyraźniej troszkę im brakuje. Tak, bardzo rozgadani są Japończycy. A propos Japończyków, to ja jeszcze myślałem nad tym, żeby streamnąć w końcu jakąś Yakuzę i jeszcze Ghostwire Tokyo. Bardzo mnie intryguje ta gra. Podejrzewam, że ona nie będzie jakaś super popularna, ale jestem zaintrygowany mocno. No dobrze, majstry, jest szansa, jest nadzieja w tym sezonie, że będziemy podgryzać Mercedesa i może bić się o tytuł mistrza kierowców i konstruktorów. Strata nie była duża, ale jednak ten Mercedes jest szybszy i spróbujemy go nadgonić. Dalej mamy chyba Red Bulla i dalej nie wiem, czy nas coś będzie interesować, bo wydaje mi się, że tam już przerwa jest troszkę większa. Także może trzy zespoły będą głównymi bohaterami w tym nadchodzącym sezonie. I jeśli chodzi o ranking, no to wiadomo, on będzie wyglądać tak. Zaskoczeń wielkich nie ma. Zaskoczeń wielkich nie ma, ale konstruktorka może jakoś inaczej będzie wyglądać. Alpine, Aston. Dobrze, że uciekliśmy z tego Astona. Na pewno Kondiana odetchnie z ulgą. Nie będzie musiała się już użerać. To z Vettelem też się ta relacja nie układała. Wiadomo, Kondiana i Daniel to jest mieszanka idealna. Oni będą się elegancko, że tak powiem, spasowywać. Dosłownie i w przenośni. Docierać. Dosłownie i w przenośni, aż będzie skrzypić. Pieć. Majstry, było mi bardzo miło. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I no, do usłyszenia. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć. Pa, pa.